Cześć, z tej strony Maxime. Dzisiaj mamy odcinek z gry People Playground, historia kameramena. I z tym powiem, też się dowiem. Więc jeżeli chcecie następny taki odcinek, to zostawcie subskrypcję, czy subika z dzwoneczkiem i łapkę w górę na 5 na łapek w górę nagrywam kolejny odcinek z People Playground. Wiem, że to mówię bez nadziei, to 5 łapek w górę, bo nawet jak nie zostawicie tych tam. Ale dobra, przejdźmy do historii. Chuj, gdzie my jesteśmy? Dobra, chodźcie. Okej. Dobra, chodźcie. Idziemy. Ja cię wolę ścianę. Co się dzieje? Okej, dobra. No ja kliknę zaraz przycisk. Dobra. Okej. Ja tu będę patrzył, jak ktoś. Dobra. Nawet się winda nie zamyka. Tak. No nie zamyka się, no dziecko, to tandeta jakaś, tandetna winda. Jak się nie tutaj widzę, to ta winda. To już nawet nie zamyka się. Dobra. Okej. Dobra. Po prostu idziemy. Ciekawe, co się dzieje. Dobra, lecimy w dół. I bo za... Jacie! Wywala mnie! O, jacie! O nie! Dobra, lecimy szybciej. 3 godziny. Nie działają 3 godziny. Ale trudno, lecisz. Lecą. Nie się nie dolecą. Doleciały. Weź już raz, włączę tu. O, ja w ogóle widzę, że ma się stratować. A dobra. Okej. Dobra, jesteśmy. Nie wiem, czy to nie jest bazowski mini toilet. To co jak jest? Chłopaki, co to jest? Nie będę pytać, czy to jest, ale lecimy w górę, lecimy w górę! Posłuchaj się mnie tak. Włączyłem to, dobra. Mam nadzieję, że przetrwamy to, a jak nie, dajmy do mojej mamy, że ją słucham. Wszystkich. O jacie, co tam się stało? Kameramenie drugi, zadzwoń, jak ja mówię, wiem wszystkich, zadzwoń szybko, a... Ej, dobra, uwaga. Uwaga teraz! Na dół! Dobra! 3... 2... 1... 0... Okej, co się stało? Nie wiem, czy nic się nie zepsuło. Okej. Co jest? Stanęła winda. Co jest? Ej, co się stało? Nie wiem. I teraz nagle coś był który sobie spał. Dobra, i winda nagle ruszyła. I stało się. Dobra! Klikamy. Nie wiem co. Pyk! Kliknął. I nagle usłyszeli tylko dźwięk. Stania, czy co? Co jest? Nie wiem. Dobra, włączyłem windę. Co to jest? Skibidi toilet. A ja cię. Dobra, a! Okej. Dobra.
Zatrzymamy to. Dobra, ja zatrzymam lawinę, on spada. Dobra. To będzie dzisiaj trudna misja. Oj, tak, tak. Ile jechali, ile jechali. No ile oni będą tak jechać jeszcze? Ale ten skibidi toilet stanął. I tak nie wiem, czy tu będzie. Makarena, makarena, baila, baila, makarena. I uderzyli wszyscy. Co jest? Po co ja go odwracałem? No nie wiem, co się tu dzieje. Dobra, ja się poświęcam. Ja się poświęcam. O! 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 Dobra, poświęcam się w sumie. A! O! Dobra. Dobra, tego skibidi toileta wywalił. A! Ała! Dobra, trupów widzowie ja już tu usuwam. Halo, siema, co się stało tutaj? Nie wiem, jakieś skibidi toilety przyleciały. Tyn, tyn, tyn. O! Witam, co się stało? Nie wiem, dobra, idziemy. Idź. Może my zostaniemy w windzie. Tylko po tym złomie ty, no nie! Co się tutaj stało? O! Skibidi dop dop dop, jest, jest! Obylił, obylił, obylił. Brrrr, skibidi bidaj, skibidi bidaj. Brrrr, skibidibi dam dam dam. O! O! To nie było planowane? Nie, to nie było w planie filmu, co jest? Widzowie, o! Nie było tematu? Okej. Uwaga, odbiór. Kamera zamieniona. Wy skibidi w prawie toilet. Prosimy o rzucenie nożem. Zostaje w niego. Nie! 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 Tak nie może być! Czy musi być familii! Nie! 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 To znam już, ona zginęła. Skibidi toilet. Skibidi. O! A! Tak. Prawie tylko, naprawię, nic nie widzicie. Co robię? Nie wiem, co robię. O! Okej, dobra, on nie wie, co się dzieje. Ale ona jeszcze żyje. Nic ją nie pokona na razie. Ale dostała tak mocno teraz, że już powinna opamiętać się, ale nie, ona wzięła ten nóż i sobie wbiła w głowę. I też skibili. I spadli wszyscy razem. Nożem wbitym, lecz on potem grupa zasnęła mocno i została już tutaj, gdzie cały czas im pryskało, ale spadła jeszcze niżej i skończyło się na jej śmierci. Jeszcze nie? Ale wstała i poleciała w górę. Wiedziała, że jeszcze pożyje sobie troszeczkę. Dobra? Mijmy temat. O, co jest tutaj się dzieje? Ej, on nie żyje w ogóle. A. Ewakuacja całego miejsca. W środku są podłożone windy. Podłożone bomby. Prosimy o ewakuację kameramenów, szczególnie. Co to jest samolot?
Ej, bo on się odpalił, gościu. I samolot się odpalił. Gościu, włączaj tą windę! Bierzemy go! Bierzemy go! A! Bierz go, bierz go, bierz go, bierz! Oj, ja cię! Ej, no nie, no zabiją nas szefowie. Lecz samolot, który widzowie tu widzicie, poleciał aż tu. I był tylko wybuch. Słyszany. Ale samolot próbował wyruszyć. Ojej, co to za dźwięki? Co to za dźwięki? Jeden już kameraman upadł. Już poświęcił, no nie! Odsuń się! Na ich windę spadło 200 ton, no poczekajcie, ja tego nie zatrzymałem, więc dobra, trudno. 200-tonowe rzeczy, które spowolniły windę. Ej, nie, bo to będzie tam mocne. Widzowie. Nagle kameramani zostali uszkodzeni. Lecz zobaczcie, Max7 im pomógł. Nie pytajcie, jak ja to robię, ale okej. Nie wiem, jaka im pomaga, jak jestem przecież tu w Raluce. Dobra, trudno, patrzcie, tu pomagamy im. Będą jak nowi. Na pewno. Lecieli w górę. Jeden już zaliczył zgona. Jak widać tu. Dobra. I lecieli tak w górę. Lecz zatrzymało go coś. On już był sam. On już wiedział, że nikt już tutaj nie będzie, bo samoloty wjeżdżały tutaj cały czas. Ale usłyszał tylko to. 30, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 i usłyszał bomby. Usłyszał bomby. Wiedział, że to może być jego koniec, bo winda się zacięła. Zaczęli spadać w dół z prędkością światła i ostatecznie trzasnęli. No, miał troszeczkę przeżycia, bo jeszcze żył. Lecz wszystko inne zginęło. A więc widzowie, jak wam się podobał taki odcinek, to napiszcie w komentarzu, dajcie subika i lajka. Po więcej takich odcinków polecę, bo nie żyją. A więc co? Na razie czekam na niego. Do południa. Cześć.